Witam tutaj Walkis i nie wiem na co patrzę w tej chwili. No, generalnie witam tutaj z Cities Skylines, kolejny odcinek 7 sezonu, 40 któryś już. No i tak sobie teraz zaobserwowałem, że jakiś samolot mi się tu z ziemi wyłonił. Tak patrzę, sobie zoomuję, o co chodzi, a tu jest jakaś niby kurczę stacja, bo słychać ten hałas taki stacjowy. No i się ludzie zbierają na krawędzi mapy. I się respią tutaj i czekają sobie. No i się okazało, że to jest po prostu punkt respienia się samolotów, zrobiony w ten sposób. Nie wiem, czy to jest kwestia mapy, czy to tak na każdej wygląda. No w każdym razie docelowo, no, no nie mamy opcji sobie tutaj budowania rzeczy i tak dalej, ale ja mam tego moda, dzięki któremu mogę, więc znalazłem takie coś. Ciekawa sprawa, myślałem, że wam się spodoba. Nie wiem, czy statki też podobnie w sumie działają. Tak! Tak! Dzień dobry. To jest tak jakby przystanek. Respi się pusty statek i wsiadają do niego ludzie. Ciekawa opcja, powiem, ciekawa. Tak, na początek wam powiem parę rzeczy. Po pierwsze tak, siedziałem tutaj, kombinowałem chwilę nad korkami, bo tutaj było bardzo dużo samochodów wszędzie, chętnych do wyjazdu na autostradę i wjazdu tutaj na tę moją taką śmieszną drogę szybkiego ruchu. No i na tyle ich dużo było, że się zaczęły już takie dosyć słuszne korki robić. No to sobie postanowiłem coś z tym zrobić. I tak, w pierwszej kolejności zrobiłem tutaj taki drugi zjazd z drugiej strony tego, bo to był tylko jeden ten. Teraz jest coś takiego, myślę, że wyszedł całkiem nieźle. Jest tutaj też taki przejazd teraz nad torami, bo tutaj było też dosyć sporo samochodów czekających na przejeździe kolejowym. No i same pociągi też były zakorkowane. Już nie, bo przesunąłem stację, przystanek kolejowy, ten pasażerski po prostu. On był tutaj zaraz przyjść w tym miejscu, bliżej. I były rozjazdy blisko siebie. Tu był jeden ten z dworca towarowego, tu był drugi z osobowego. No i to powodowało takie problemy, że wyjechał pociąg sobie z tego toru, chciał wjechać na ten. Tutaj stoi pociąg, a tutaj też stoi pociąg i tak się jakby skleszczyły. No, nie potrafię tego wytłumaczyć słowami najwyraźniej, no ale coś takiego tam się działo w każdym razie. No, także to tak. Tutaj powstała kolejna droga, taka międzymiastówka, chuda, tutaj takie skrzyżowanka. One tu są wszystkie ogarnięte na tej zasadzie, że są tu i te zasady wjazdu poogarniane i te wszystkie linie takie jak trzeba. Także tutaj jest takie jedno skrzyżowando, tu jest takie drugie skrzyżowando. Tu jest takie coś i tutaj jest też przejazd na tamtą moją ekspresówkę niby to. No i tu jeszcze jest teraz zrobiony taki zjazd, połowa, bo drugiej połowy mi się na razie nie chciało jeszcze robić. I tutaj taka estakadka i to też troszeczkę jak widać ruch tutaj odciąża, bo sobie wjeżdżam na autostradę od razu. No i tutaj kawałek drogi dalej, która sobie wchodzi w to rondo, które tutaj już było. No i tu już mamy te rejony nasze, które mam nadzieję, że znacie. Czy w sumie, co mnie to, no jak chcecie znać, to znacie, jak nie chcecie, to nie chcecie, no i trudno się mówi, tak, no. I to chyba wszystko, co dodałem, tutaj też tu się za bardzo nic nie zmieniło do ostatniego odcinka, możliwe, że coś tam się pobudowało bardziej, tam chyba na jednym skrzyżowaniu gdzieś tam zmieniłem, tutaj, o, jasno, zablokowane skrzyżowanie, bo zostawię tutaj puste miejsce niepotrzebnie. No i tyle, i tyle, i tyle. A, i ten parking, który tutaj jest na środku, niestety jednak obczaił, że jest na środku już, no i zgłasza problemy, wiele problemów, że przestępczość jest wysoka i że nie ma dojazdu do tego, niestety. Nie wiem, czy tu nie zrobić po prostu jakiejś drogi widmo, gdzieś się podpiąć do tego i jakoś ją tam poprowadzić pod tym parkingiem, nie mam pojęcia. Dzięki tej anarchii najwyżej mówi tam jakoś opuścić trochę w dół i zobaczyć, co się stanie, nie wiem, tutaj się coś jara. Oczywiście w takim miejscu, że znowu jest niezbędne wezwanie helikoptera, bo wóz strażacki nie dosięgnie tego po prostu, nie ma takiej opcji fizycznej, no, no nie potrafią, bo płot jest i tyle, no. Woda przez płot też nie przejdzie, ani nad płotem też nie, bo ma, jest tutaj zamknięta przestrzeń powietrzna dla wody, no i niestety nie mogą użyć normalnej węży, muszą kurde po helikopter. Zaraz, jak jest przestrzeń powietrzna dla wody zamknięta, to helikopter też by nie mógł. Dobra, nieważne. W każdym razie pali się i bardzo mnie to ciekawi, że... Znaczy ciekawi, no rozumiem mechanikę działania tego, ale takie to średniawe jest, no. Że nawet jak jest coś tak przy drodze, to się to tego wóz strażacki zwykły nie ugasi. Dobra, ale w międzyczasie, tak zwanym między odcinkami, był live z Citiesów, ale nie z Citiesów, bo nawet nie wchodziłem za bardzo do miasta, tylko siedziałem w edytorze i zrobiłem, proszę państwa, w końcu... parkingi gruntowe.
Ja sobie pozwolę te wszystkie tutaj pousuwać ładnie. Cyk. I zaprezentuję Państwu nowe parkingi gruntowe. Dokładnie to samo, co było wcześniej. Nawet tutaj po prostu wczytałem sobie obiekty już istniejące. Edytowałem je i w ten sposób mamy tutaj ładny zestaw parkingów gruntowych. Proszę bardzo. No, linii oczywiście na nich nie ma namalowanych, bo jak każdy, jak wszyscy wiedzą, to no linie na żwirze nie są zbyt żywotne, szczególnie na jakimś parkingu, więc hej, mają tutaj taki wielki plac, ale no jakby, jak później będzie można zaobserwować, będą na tym bardzo ładnie parkowali. No. Z tym, że problem jest też taki, że nie ma... A cóż to się stało? Ha, co tu się stało? Spalony? O rety. Dobrze w sumie, że zrobiłem niedawno te służby, nawet nie wiedziałem, że się namioty spaliły, że kurde. Ale ładne gruzowisko powstało z takiego jednego spalonego namiotu, tyle gruzu. Ja nie wiem, co oni w tych miotach tam trzymali. No, także dobrze wiedzieć, że tu helikopter nie zdążył też dolecieć, ugasić tego towaru. No, ale parkingi gruntowe najważniejsze, że są już. Z tym, że teraz to tak patrzę na to i te latarnie mi się wydają takie trochę bezsensowne tutaj. Jakby były po jednym, jakby była tylko jedna latarnia, to na środku by było trochę lepiej, ale no wiadomo, nie, to jest obiekt gotowy, więc nie można teraz z tym już nic zrobić. Także zrobiłem parkingi gruntowe, ale to nie wszystko, bo zrobiłem jeszcze więcej parkingów, znaczy tylko jeden w sumie jeszcze więcej, no i oprócz tego inne parki. I teraz tak się zastanawiam, gdzie jeszcze wepchnąć ten jeden z tych nowych parkingów, on jest taki chudy, długi. Gdzie by go tutaj można było wepchnąć? Kurczę, o, na przykład tutaj mamy taką szczelinę. Co prawda strefy tutaj teoretycznie są, więc coś by się tu mogło zbudować. Ale jakby ktoś gdzieś miał taką szczelinę na cztery kratki w głąb i nie chciał, żeby tam jakiś chudy budynek się budował dziwny, to może tylko, kurde, daj mi znać. O, tu na przykład gdzieś. Chociaż tutaj stoi budynek jeden z drugim. Wyglądają nawet całkiem sensownie. Kurde, no. Jak żyć? Gdzie ja mam to dać? Gdzie ja mam to zaprezentować? Kurczę. Jakiś kurde, taki budynek nieuzomni. Dobra, powiedzmy, że tutaj. Zburzymy sobie ten jeden, żeby wam pokazać po prostu. Kurczę. Weźmiemy sobie parki tutaj i mamy taki jeden na cztery. Cyk. On jest taki pod skosem. I mamy, no mamy taki, tu jest też parking na rowery i to tak, tak to wygląda, no proszę bardzo. No i myślę, że jest też całkiem fajnym dodatkiem. Co prawda może być, nie wiem, ten jego rozmiar jest taki trochę dziwny, więc nie wszędzie on, powiedzmy, będzie pasował. Już lepsze są te 4 na 1, ale to one są już były wcześniej, także to nie muszę pokazywać. Oprócz tego mamy jeszcze, zrobiłem sobie na live'ie park w temacie śmieci. Bo taki skansen, to się nazywa, no, Trash Themed Park, bo żeby po angielsku było bardziej, wiecie, że tak international i te sprawy, nie? Także mamy taki park, gdzie ja go teraz mogę postawić? Czy tu mamy... Nie, tutaj jest zoo. Tam jest ograniczoną odpowiedzialnością, ale gdzieś jakiś park bym taki postawił. Tutaj mamy na przykład centra recyklingowe chyba. Jedno? Tylko jedno. Może by gdzieś tutaj. Dobra, to postawimy tutaj. Tutaj przy drodze, przy lotnisku, czemu nie? Cyk. No i zapraszam na małą przechadzkę. Cyk. Tutaj sobie możemy zejść. I to jest mój piękny park. Właśnie. Skansen śmieciowy. Tutaj akurat zupełnie przypadkiem udało się znaleźć logo. To było Trash News. Ale postawione tak w edytorze, bezpośrednio na ziemi, po prostu było samo trash i to jest po prostu perfekcyjne do tego miejsca. Parking mamy oczywiście, no parking musi być, więc jest parking tutaj przed płotem. No i sobie wchodzimy, można sobie usiąść, w każdym miejscu odpocząć. No i tak, mamy tutaj wystawy ogólnie właśnie koszy na śmieci, są takie kosze na śmieci, są takie kosze na śmieci. Tu mamy taki kosz na śmieci, to jest wystawa interaktywna, można sobie śmieci podpalić, zobaczyć jak się dymią, jak śmierdzi. I jak ciepło jest od nich, także tutaj mamy właśnie taki element interaktywny. Tutaj mamy właśnie taką dioramę, prawda, jak wygląda świat bez koszy na śmieci, jakby świat wyglądał. Także dlaczego kosze na śmieci są fajne i spoko. Tutaj mamy kolejny kosz na śmieci, taki tutaj też taki zamykany, tutaj też zamykany, tylko że trochę innym kształtem. Tu oczywiście
w naszej wyobraźni, wyobraźmy sobie, że tutaj jest taka karteczka wbita na takim słupku, taka tabliczka z dokładną instrukcją, co to jest, skąd pochodzi i dlaczego, prawda, jakie są jego funkcje, zastosowania, jaki jest producent, który to jest rok, jaką ma pojemność, takie różne ciekawostki na temat koszy na śmieci. I tutaj też są takie kosze na śmieci, jeszcze dwa, tu jest kolejna ławeczka, tam jest goryl. Tutaj jest też taki śmietnik, prawda, żeby sobie też segregacja śmieci i te sprawy. Tutaj jest drugi taki, tutaj jest studnia, można się utopić, napić się wody, albo ewentualnie wrzucić pieniążek, czy coś w tym stylu. Są beczki, bo nie mogło ich zabraknąć w takim miejscu. Tutaj są też oczywiście śmietniki z takimi emblematami piesków na kubki psie. Tutaj możemy sobie kupić balonik z takim w kształcie. Baloniki, powiedzmy, że w kształcie śmieci, nie wiem jak może być ogólnie kształt śmiecia, jaki może być, no ale nieważne. No oczywiście nie mogło zabraknąć też toalety publicznej. No i dla spostrzegawczych, a no to już w sumie powiedziałem, są goryle tutaj też, mieszkają, dzikie goryle, proszę bardzo. Tutaj jest Zenon, nie wiem gdzie jest Grażyna, ale... Może nie Grażyna, jakieś jeszcze takie inne imię można by wymyślić. W każdym razie, no goryle mieszkają, no bo czemu nie? Chciałem mieć goryle zawsze w parku ze śmieciami, także są goryle. Oczywiście też flagi są na wejściu, żeby nie było, że tutaj no jesteśmy dumni z tego wynalazku, z tego tworu. Tutaj jest też parking z drugiej strony, także tam jakoś kiedyś drogę możemy coś tam poprowadzić. No niekoniecznie, no i park też jest oczywiście dostępny do pobrania na Steamie w warsztacie. Wystarczy sobie tam wyszukać chyba walki, albo po nazwie tutaj to i także u was, także w twoim mieście za jedyne 5000 cebulionów możesz i ty postawić sobie, kurde, ktoś dzwoni. Możesz i ty postawić sobie, a teraz będzie SMS, kurde, przychodził, teraz ja to muszę wziąć tutaj, kurde. Także tak, za jedyne tutaj tego i te sprawy. Dobra, i mam jeszcze jeden park, który zrobiłem. Ja go robiłem właściwie też jeszcze trochę poza live'em. Nie wiem, gdzie go tutaj teraz wstawić. Tutaj potrzebują parków. Ja widzę, że oni potrzebują tutaj moich parków. A tu są korki jakieś, nie wiem, jeden pociąg stoi, dobra, to nie jest jeszcze korek. Tylko dobra, potrzebują, ale nie wiem, gdzie ja to mam tutaj wepchnąć, bo to jest dosyć duży. Chyba, że tutaj gdzieś... Czy oni tutaj też, no właśnie. Czy oni tutaj też potrzebują... Czy oni tutaj też potrzebują parku? Czy tu potrzebujecie? No nie bardzo. Oto ma zasięg! Ojej, bo trochę przesadziłem. Rozrywka 200... Czy to jest dużo? Mam wrażenie, że zrobiłem nieco scheatowany ten park, ale hej, no... tam nie ma suwaczków, tam trzeba liczbę na sztywno wpisać. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ale myślę, że tutaj go można wstawić. Uwaga! Dup. Co oni na to? Oj, jak na lato. W każdym razie jest park taki z bunkrami. Dużo ludzi się niestety musiało wyprowadzić. No ale cóż, nie wiem właściwie czego te bunkry tutaj miałyby pilnować oryginalnie czy coś. No ale są, proszę bardzo. Tylko, że troszeczkę teren tu jest chyba jakiś taki nie bardzo. Moment, bo to teraz wygląda trochę dziwnie. Chyba tej rewelacji nie zrobię, no ale dobra. Jest park, w każdym razie taki, o tutaj, aha, tu jeszcze się umawialiśmy, że ewentualnie w zestawie tutaj sobie potem trzeba ręcznie dodać jeszcze parkingi, bo ich się nie da. No, obiektów mi brakło po prostu na te miejsca parkingowe, więc tutaj to jest... Z anarchią trzeba by sobie tu jeszcze dostawić potem ze dwa te takie parkingi gruntowe i wtedy to wygląda tak jak ma wyglądać. Mamy bunkry. Na live'ie zrobiłem to tak, że nie było tych bunkrów, bo nie potrafiłem ogarnąć, ale już mam, już działa, już jest aktualizowany, już też sobie można pobrać. Jest taki mały park, są dwa bunkry, jakieś czołgi sobie stoją. Tu jakieś betoniki, niby resztki po jakimś, nie wiem, radarze, po jakimś dziale przeciwlotniczym, nie mam pojęcia. Tutaj jest rządek armat, które tak no, docelowo wystawały nad ten beton jednak, tylko że tutaj się teren troszeczkę zepsuł. Tu jest jakiś taki okop niby, no i tu jest jakiś posąg gościa na koniu. I tak to wygląda. Także ten park też można pobrać na Steamie, na Steam.
I tu jeszcze może ten ogonek, to ja gdzieś tutaj doczepię ścieżką rowerową. Bo tu tylko ścieżkę rowerową mam w tym lesie. Doczepię go sobie tutaj do tej ścieżki rowerowej w ten sposób, żeby coś tam było połączone chociaż. No i to tak, tak by to było. Także to jest wszystko. I to jest 16 kurde minut. Już tu się znowu coś pali. Bardzo fajnie się pali. A się ładnie. A, ale fajne ognisko. Aj, ładnie kurczę, a się jara. A to widzę, że znowu skaczą pojazdy po tej drodze tutaj. Kurde. Nie wiem, czy to jest kwestia. Dalej skaczą, co? Dalej skaczą, kurde. Ja bym na chwilę wyłączył w Traffic Prezydencie. W rozgrywce? To. System parkowania. One teraz przestały skakać i jak teraz to włączę, to już nie skaczą, o. I proszę bardzo. I chyba troszeczkę jakby FPS-ów gra zyskała, bo mi się wydaje. Tam się wydaje. Dobra, w każdym razie dzisiaj chciałem ustalić sobie miejsce gdzieś i coś tu zacząć już powoli robić. O, rety. Miejsce na dzielnicę, cały taki rejon ze starym miastem w końcu i w ogóle taki ala europejski te sprawy, nie? Także wstępnie myślałem, żeby to zrobić gdzieś tutaj. Bo tak w sumie tak trochę dalej jest od wszystkiego i to by było takie osobne jakby miasteczko po prostu całe z jakimiś takimi przedmieściami trochę z przodu. No ale ogólnie takim centrum miasta wypasionym właśnie na takim, w takim stylu europejskim i z użyciem tych wszystkich tutaj gadżetów jeszcze właśnie takich, o. Także mamy tutaj całkiem sporo placu. I jest to równy plac chociaż, czy tak średnio? Jest równiutki, kurczę. No i mamy też ładny zjazd na autostradę, tylko że nie, jest trochę już problem, bo jest zakorkowany przez ciężarówki z drewnem. A ten zjazd też jest? No ten trochę jakby mniej. Kurczę. To mi trochę pokrzyżowało plany. Oni, gdzie oni w ogóle jadą? Jest wszystko, kurczę, tu wszystko stoi, bo tu jest też jeszcze przystanek, dworzec towarowy, kolejowy. A oni jadą na dworzec, czy nie bardzo? Nie, no gdzieś wsiad bardziej, gdzieś tam w prawą stronę. No chyba, że tutaj. Tutaj bym miał też przy okazji dworzec kolejowy. Może tutaj to zrobimy, na tym tutaj ogonku całym. Chyba tak. Chyba się tak zrobi. Dobra. To tak, to będzie oczywiście środek jakiś taki ala rynek, czy coś w tym stylu. To byłby taki prostokątnawy, powiedzmy, czy coś. Drogi by tam sobie szły jednokierunkowe dookoła. Nie wiem, jakie to duże zrobić. Coś takiego. Coś takiego. Przy tym sobie postawię zaraz, moment, to tutaj sobie zrobimy. To będzie jakiś taki, trochę to duże jest w sumie, długie. Możliwe, żeby było i krótsze, lepsze. Tutaj z przodu wyjątkowo byłaby taka szersza ulica, wyjątkowo, bo tutaj będę raczej z wąskich korzystał. Chociaż, no nie, a tu jest kurde krzywo, gdzie oszukano mnie. Myślałem, że tu jest równiutko, halo, jeszcze raz, proszę mi to pokazać. A tu jest równo, dobra, derp. Halo lagi, chyba autozapis czy coś. Za dużo ziemi. Spoko. Proszę bardzo, już nie mamy za dużo ziemi. Szkoda mi tych drzew tutaj trochę. Ale tylko trochę. Tu sobie gdzieś dotąd wyrównam terenu. Już tutaj. Tu powiedzmy może być jakiś pagórek jeden z drugim. Nie widzę przeciwwskazań. Tutaj jakoś też. Tutaj gdzieś dotąd. Tutaj gdzieś też jakoś tak. Tam tak jakoś tak. Myk. Za dużo ziemi znowu. Za mało ziemi. What? To se tam z gór potem zdejmę najwyżej. Ale dobra. Teraz będzie dobrze. Główne ulice myślę, że można właśnie zrobić takie szersze, a potem gdzieś tam boczne uliczki to z tych takich turbowąskich uliczek. I potem tylko patrzeć jak cierpią, nie mając gdzie zaparkować. Pod jakim kątem ja bym to chciał zrobić? Ja bym to chciał może zrobić pod takim kątem. 50 wcześniej miało, to zrobimy teraz na 30. Tak żeby mi się zmieściły tutaj, kurczę, te budynki specjalne fajne wszystkie. Dobra, zaczniemy od... W sumie ten motyw z bunkrami to bym tutaj mógł gdzieś zrobić.
Bardziej. Gdzie by go tutaj. Gdzie by te bunkry wycelować? To zrobimy później. Na razie samo centrum, sam środek centrum zrobię. I to chyba już będzie koniec odcinka wtedy, bo widzę, że dzisiaj to tak jakoś kiepsko wyszło. Od czego by tu zacząć? Może od ratusza? Może od ratusza, albo nie, od sklepu wielobranżowego, żeby mieli gdzie kupować bułeczki, tam inne rzeczy. Punkt sprzedaży detalicznej. Dobra, pyk. Tutaj jest sklep. Duży sklep, całkiem duży. Tutaj drogi sobie potem zmienię na jednokierunkowe już później, także jakby co, to tam bez paniki. Tutaj byłby taki przy tym sklepie może taki łączniczek z takiej drogi węższej trochę. Gdzieś se tam szedł. No i tu by było fajnie zrobić w tym miejscu drogę, tylko że nie wiem, czy tutaj mi się potem zmieszczą te inne rzeczy, które chcę tutaj dać. Ale to właśnie by było fajnie mieć to tak otoczone drogami. Zobaczymy, czy to tak się uda. Co tu jeszcze mamy? Gdzie to było? Tutaj to było. Także sklep jest. Ratusz. Ratusz można by przed sklepem i to się akurat ładnie zmieści gdzieś. Chyba, że za ratuszem jeszcze damy coś innego. Nie wiem, teatr się tu ładnie zmieści. O, proszę bardzo. Tutaj damy teatr. A tutaj zrobimy z tyłu ratusz. Jaki duży był ratusz? Czy za teatrem też można zrobić taki łącznik może? Nie. O. Tu można by było wcisnąć jakieś parkingi, ale te wąskie. Moment, 4, 4. Akurat się zmieści idealnie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tutaj sobie krateczki jeszcze zamienimy. Tutaj sobie zrobimy takie parkingi, żeby coś było. I tutaj ratusz z tej strony. Wiem, że tu jeszcze nie ma wody, prądu. Spokojnie, ludzie, tu jeszcze nikt nie mieszka, ani nikt nie przyjedzie. Chyba, że przyjdą antylopy z lasu. Nie wiem, co tutaj po tym lesie biega właściwie. Jakiś, kurde, żubr, nie mam pojęcia. Tylko teraz tak, jak tutaj ratusz? Ratusz tutaj, kurde. Tutaj by musiał być. Więc tam, gdzie to drzewko stoi, tutaj by musiała być droga, czyli coś takiego. Chyba dobrze. Co prawda się znowu kratki rozjechały, ale. I tutaj ratusz taki, tak? Tutaj z tyłu by nawet wejście. O, bardzo ładnie. Tam między parkingami. Chociaż tutaj by można było wcisnąć te. To się nawet chyba uda. Jakbym jeden taki usunął, ten przesuniemy sobie. No właśnie nie. Czemu tu albo tu? Co za głupia gra? Weź mi to stąd. Coś tu się z kratkami napsuło? Nie. Z kratkami się nie napsuło. Ale chciałbym mieć go tutaj i tutaj. A tu jest na dwie kratki. To niezupełnie tak. Myślałem, że tam trzy kratki są. A ja nie mam parkingu na dwie kratki. Trzeba by zrobić. Wtedy by one. Wtedy te miejsca by były. Chociaż momencik. Przecież mam. Tak jakby. Tu bym mógł zrobić taki. A tu taki. No. Wygląda ciekawie. Chociaż właśnie lepszy by był taki, żeby tu było, wiecie, 2 na 2 na 4 i te takie skośne po jednej stronie, a po drugiej stronie w drugą stronę skośne. Muszę takie parkingi zrobić kiedyś znowu. Pewnie za 10 lat, ale no ci. Tutaj sobie zmienimy kierunek jeszcze, znaczy kierunek. Krateczki sobie zmienimy. Tutaj parking taki, tutaj parking taki, tylko tu jest teraz to w drugą stronę skierowane, więc też wygląda dosyć dziwnie. No ale są, jest. Tam tylko z tyłu będą parkingi, tu z przodu zrobimy jakiś ładny skwerek czy coś. Cyk. No i tutaj by musiał być wtedy jakiś rynek może albo co. Właściwie to ta droga by też mogła być taka chuda tutaj. Nie musi być wcale szeroka. Ulica Robert. Przepraszam panie Robercie, ale ulica o pańskiego imienia zostanie zwężona. Niestety. W imię wyższych tutaj wyższości. Tylko chyba tu się teraz zrobiło. Ulica Bończyk, która się to nazywa. Tu się chyba coś zrobiło z tą drogą niedobrego. Wow! Nie pomagam. Tu by to musiało być.
Chyba dobrze teraz jest. No, tak, teraz jest dobrze. Teraz już się kratki układają. Te wąskie drogi strasznie mi kaszanią zawsze wszystko. Ja nie wiem, co się dzieje. Tu byśmy zrobili jakiś rynek. Tylko, że ja nie mam za bardzo gotowego rynku jeszcze. Nie zrobiłem chyba. Chyba nie zrobiłem rynku za bardzo. Kiedyś coś miałem, ale to też chyba składałem z czegoś. Już nie pamiętam. To jest za duże. Park z tymi, kurde, bunkrami. Kurde, bunkry. Parking znaczy ten rynek z samymi parkingami też nie będzie wyglądał zbyt fajnie. Nie wiem, co tu kurczę dać. Chyba, że jakiś jeden z takich domyślnych, takich placów czy coś. Plac ze stołami piknikowymi. Oczywiście z takim kijowym rozmiarze. A plac ze stołami, plac z drzewami, przepraszam. Też jest w kijowym rozmiarze. To kurczę, musiałbym coś przygotować tutaj specjalnie znowu. Ech. Żeby wyglądało chociaż trochę jak jakiś rynek czy coś. No nic, to tutaj się zrobi w każdym razie. Tylko jakiś tu już rozmiar sobie przygotujemy. Tutaj może być, a też zrobimy z wąskiej drogi. Bo z szerokiej, kurde, szerokiej. Znaczy tak nie szerokiej, tylko tej takiej zwykłej. Tu. I tu będzie 8 kratek szerokości, czyli taka bardzo uniwersalna rozmiarówka. 8 na ileś tam. Mamy dosyć dużo miejsca tutaj, powiem wam, dosyć sporo miejsca. Tylko teraz jakiś wjazd, wyjazd z tego i tak dalej, i tu dookoła jakieś budynki, też jeszcze jakieś specjalności tutaj na pewno są. Platforma startowa to może akurat nie, kurczę, katedra by się przydała, tylko że to znowu te opuszczone budynki. Ja to kiedyś miałem, tylko mi się zepsuło. Ja nie wiem, czy tego nie odblokować sobie jakoś, kurczę. Kurde. No dobra, co my tu jeszcze mamy dalej? Się kiedyś dobuduje. Zburzymy jakiś kwartał i się wtedy zbuduje kwatedrę tam. Kwatedrę, katedrę. A wieża zegarowa? Oczywiście jest też jakiejś dziwnej szerokości, że jej nie mogę dać tu na środku nigdzie. Aby się przydała tutaj gdzieś. Po drugiej stronie rynku na przykład. Tutaj. Jakby się ją dało postawić. Tylko żeby ona była, kurde, balans na środku. Chciałbym ją przesunąć jakoś. Nie tak, tylko mówitem troszkę. Jakoś tak. Wieża zegarowa. Naprzeciwko rynku. Mały ten rynek będzie, taki ryneczek. Najmniej nie Lidla. No dobra, niech jest. Powiedzmy, że jest na środku. Jak nie będzie na środku, to się poprosi, żeby była na środku bardziej. I się zobaczy. Następnie tak, Lidla już niestety mam. A bardzo też chętnie gdzieś go, a propos ryneczka. Też gdzieś bym go tutaj widział. Co my tutaj dalej mamy? Tutaj jest, o, proszę bardzo, biuro opresji. Ono też oczywiście mi nigdzie nie będzie pasowało chyba tak po dobroci. Ewentualnie gdzieś tutaj, naprzeciwko tego ustrojstwa. Chyba, że tutaj, gdzieś koło ratusza na przykład, biuro opresji. Mieszkańcy szukający opresji mogą się udać do biura opresji, czy jak to tam szło. Tu się kratki znowu rozjechały, tutaj też są kratki rozjechane. Cyk, teraz są dobrze. Biuro opresji. W poszukiwaniu opresji udaj się do biura opresji. To ich specjalność. I potem chyba będę miał już jakieś tam centrum medyczne, czy coś w tym stylu do zbudowania. Wow. O, czekaj, ta. O, tu się zmieści ładnie. Tu później drogi będę mógł przeprowadzić tą i tu i tu. Później między tymi wszystkimi drogami powstaną jakieś domki. Miejmy nadzieję, że jeszcze ludziom się nie znudzi mieszkanie w tym mieście. I co dalej tu jeszcze mam? Tu trzeba naćkać takich rzeczy. Jest jeszcze zamek, twierdza morska. I zamek, taki zamek, którego też nigdzie nie mam. I to trzeba będzie gdzieś, może gdzieś w górach takich bardziej postawić. Tu już wszystko jest zbudowane. Tu jest do zbudowania jeszcze statua kolosa, ona też jest na wodzie, także to nie tutaj. Tu nic nie mamy, ale coś jeszcze gdzieś było z takich rzeczy. Coś tu gdzieś jeszcze było. Biura rządowe też by mogły być. Tylko ja nie wiem, czemu to odblokowuje się wtedy, jak zrobię coś źle w mieście. Jak mam zgromadzenie śmieci za duże, albo opuszczone budynki i w ogóle. Dwa razy port towarowy. Gherkin. A ja mam przecież dwa porty przeładowcze, takie te kurde. To jeszcze lepsze niż takie zwykłe to porty towarowe. To się nie liczy, ech. Może ZUS. Nie bardzo będzie pasował.
A jakaś szkoła, czy jakaś szkoła, no uniwersytet mógłbym tu gdzieś kolejny wstawić, on też jest taki właśnie, ma podobny styl, tylko że to mi się tutaj, ta kolubryna mi się tu nie zmieści w ogóle nigdzie. Nie wpasuje się w te moje tutaj pieczołowicie układane krateczki, chyba że gdzieś tak się pozbędziemy jednej drogi. Też by można było. Nie musi być ich wszędzie tyle. A momencik. Opa! Tutaj się zmieści, tylko może go po drugiej stronie dam. Może go dam po drugiej stronie. Czyli gdzieś tu. Krateczki. To, dobra, to mi w sumie nie przeszkadza tamto, bo to będzie przy tej drodze. Dobra. I cyk, uniwersytet. I myk, i cyk, i pyk. Nie wiem, czy go nie odsunąć jeszcze trochę i mu nie dać parkingów przy drodze. Ale jakoś przeżyjemy. No, także tutaj jest zalążek Starego Miasta. Resztę sobie będziemy budować w następnym odcinku, teraz sobie było już tyle. Ja sobie poza odcinkiem pozwolę tutaj jakąś wodę zrobić, zjazd z autostrady i takie już różne inne głupoty, żeby już was tutaj nie zanudzać. Także dziękuję bardzo za obecność, za oglądanie. Na razie.